27 maja wspominamy świętego Fryderyka, biskupa. Fryderyk całe swoje życie związał z miastem belgijskim Liège. Tu się urodził pod koniec XI wieku. Tu odbył swoje studia świeckie i duchowne. Tu został kanonikiem, archidiakonem i proboszczem parafii katedralnej, wreszcie biskupem. Dał przykład swojej pobożności w czasie uciążliwej i bardzo w owych czasach niebezpiecznej podróży do Ziemi Świętej. Okazał także niezwykłe męstwo i stanowczość w czasie przeprowadzania w swojej diecezji reform nakazanych przez papieża świętego Grzegorza VII. Kiedy był jeszcze proboszczem w katedrze, po śmierci prawowiernego biskupa nie wpuścił do świątyni niejakiego Aleksandra z Lurier, naznaczonego na jego następcę przez cesarza wskutek symonii. Zwolennicy reformy, pełni podziwu dla odwagi Fryderyka, wybrali go biskupem 23 kwietnia 1119 roku. Kiedy po konsekracji w Reims Fryderyk udał się do swojej diecezji w Liège, przeciwnicy zgotowali na niego zasadzkę, z której cudem wyszedł cało. Rządy nad diecezją sprawował zaledwie przez 2 lata. Zmarł niebawem, 27 maja 1121 roku. Autor jego życiorysu, jeden z kanoników, zaznacza, że w tak krótkim czasie święty wyróżnił się nie tylko mądrością i roztropnością, gorliwością i troską duszpasterską, ale również wielką dobrocią serca, pokorą i łagodnością. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Fryderyku dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam